Cześć, ja jestem Robert, przez niektórych nazywany Rob3RD. Dzisiaj rozpakuję dla Was przesyłkę od Conaltus Creative, w której znajduje się dodatkowa zawartość, którą można było dokupić przy sponsorowaniu kickstartowego projektu Rival City Ransom Underground. Od razu mówię, że nie jest to ta sama zawartość, która była pokazana przez producenta na ich oficjalnym unboxingu, gdyż nie zakupowałem wszystkiego, co było możliwe. I tak, taśma została przeze mnie rozerwana wcześniej, tak by ułatwić sobie teraz rozpakowanie tego pudełka, które nie jest idealnie zapakowane. Te szczeliny wskazują na to, że można byłoby sobie coś samemu wyciągnąć bez rozpakowania. I obawiam się, że nie może być to pełna zawartość tego pudełka. Otwierając, ukazuje na się sterta papierowych trocin. Pierwsze co dostajemy, jest to naklejka na kartridż NES-owy, bardzo dobrze imitująca oryginalne produkty. Oczywiście zamiast Nintendo mamy Official Conaltus Serial. Grafika bardzo fajna. Była pokazywana chyba wcześniej w pierwszym jakimś trailerze. Usuńmy te trociny wraz z pudełkiem, nie będzie już potrzebne. I to w zasadzie tyle. Dostajemy jeszcze pudełko też stylizowane na oryginalnego NES-a. Kartonowe, dosyć wytrzymałe. Z przodu bardzo fajna grafika, oczywiście z Rival City Ransom Underground. Conaltus nie zdecydował się wydawać pudełek z Downtown Neketsu Monogatari Underground. Ta grafika bardzo mi się podoba, chociaż nie wiem dlaczego przypomina mi Contrę. Z tyłu krótki opis, 4 screenshoty i to w zasadzie byłoby na tyle. Całość wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że w opakowaniu powinna być jeszcze instrukcja. Także dzięki za oglądanie, to wszystko. Trzymajcie się, cześć.